Witam Państwa, jesteśmy w Sopocie na Europejskim Kongresie Finansowym. Moim Państwa gościem tym razem jest Tomasz Czechowicz, prezes i główny akcjonariusz funduszu MCI. Witam. Witam serdecznie. Z głównych panelów, w których Pan brał udział, tematem przewodnim była teza dotycząca nowości w nowych technologiach, czyli tak zwany fintech w bankowości. Proszę powiedzieć, czym tak naprawdę jest ten fintech i jaką on rolę odgrywa teraz i jaką będzie odgrywał właśnie w sektorze bankowym? Wszystkie branże po kolei się digitalizują. To zaczęło się przede wszystkim od branży mediowej już ponad 15-20 lat temu. Zresztą fintech nie jest nowym pojęciem. Fintech, pierwsze takie fintechowe modele biznesowe, czyli płatności w internecie, czyli sławny PayPal, czy chociażby portale finansowe, które pomagały w znajdowaniu kredytów i łączyły świat offline'owy, świat banków z internetem, powstały już pewnie z 15-20 lat temu. To kilka lat temu ukuło się to pojęcie fintech, natomiast jakby modele biznesowe, które jakby działały na styku sektora usług finansowych, a szeroko rozumianej digitalizacji już jakby istnieją te 15-20 lat. Natomiast od kilku lat rzeczywiście ten fintech się bardzo dynamicznie rozwija i w zasadzie zahacza praktycznie większość w tej chwili segmentów szeroko rozumianej branży finansowej i coraz szerzej też wkracza do sektora ubezpieczeń. Zresztą 3-4 lata temu myśmy mieli okazję tutaj do kongres, Europejski Kongres Finansowy zaprosić taki bardzo innowacyjny startup z branży fintechu ubezpieczeniowego. Szczerze mówiąc, wtedy było 0% paneli poświęconych fintechowi na tej konferencji, więc generalnie oprócz zainteresowania ówczesnego prezesa PZU nie wzbudził ten projekt szerokiego tutaj zainteresowania, ale to był taki projekt, który wykorzystywał sieci społeczne do reasekuracji ubezpieczeń, tak? To jest dosyć ciekawa dziedzina. MCI od wielu lat inwestuje w fintech. Pierwsza nasza inwestycja, dwie pierwsze inwestycje, które zrobiliśmy w 1999 roku, dotyczyły w zasadzie sektora usług finansowych, bo to były dynamiczne ubezpieczenia w internecie, gdzie budowano dynamicznie jakby produkt ubezpieczeniowy w oparciu o dane ubezpieczycieli, dystrybuowano te produkty przez internet, Expertia i Bankier, który też jakby w 1999 roku uświadomił nasze inwestycje. Od tego czasu zrobiliśmy wiele inwestycji fintechowych. A ostatni rok to są 3-4 projekty i coraz więcej robimy projektów, które mają zasięg globalny czy europejski. I tutaj jakby koinwestujemy z takimi światowymi liderami, jeżeli chodzi o sektor fintechowy czy w ogóle sektor inwestycji technologicznych. Największym modelem biznesowym, jeżeli chodzi o fintech, są płatności na ten moment. One jakby wspierają i płatności online'owe, czyli te, które są, na które potrzeba powstała w wyniku rozwoju serwisów internetowych, czyli e-commerce, mediów i tak dalej, jak również serwisy płatności online, które dotyczą również świata offline, tak? Myślę, że kapitalizacja łączna spółek w tym segmencie będzie przekraczała w tej chwili pewnie ze 100 miliardów złotych. Drugim takim obszarem, chyba najbardziej widocznym, czy to jest na przykład FX, tak w Polsce kantor online, walutomat, cinkciarz, czy cinkciarz, walutomat, kantor online, na świecie chociażby Azimo, które jest w naszym portfelu, które oprócz jakby transferów również wymienia jedną walutę na drugą. To są takie dalekie przelewy, gdzie jakby jeden z elementów jest również wymiana walut. Coraz więcej widzimy zagospodarowania obszaru finansowania, udzielania finansowania. Tutaj pionierem swego czasu była brytyjska Wonga, która udzielała takich subprime kredytów na rynku brytyjskim i kilka lat temu weszła na Polskę. Natomiast w tej chwili to już jest dosyć szeroko i tu w zasadzie są dwa modele widoczne. Tak? Jeden model, gdzie mamy do czynienia z braniem przez fintechy ryzyka finansowania i one zachowują się trochę tak jak jakaś instytucja bankowa po prostu, czyli stają się magazynem pieniędzy i dystrybutorem tych pieniędzy poprzez jakby kanały cyfrowe. I drugim to są tak zwane marketplace'y, które stają się taką tablicą, gdzie jakby ludzie, instytucje mają narzędzia do tego, żeby jakby inwestować w portfolio pożyczek czy w portfolio dłużne, które jest oferowane właśnie za pomocą takiego marketplace'u, czy to są takie jakby eBay'e, uproszczając to na rynku jakby finansowania. To jest drugi duży sektor. No, jest wiele kolejnych sektorów,
My mamy na przykład inwestycje w iZettle, to są terminale mobilne, które są bardzo inteligentne. Jest to bardzo duży projekt, który rozwija się niedaleko stąd i tutaj w Trójmieście jest duże centrum badań i rozwoju, czyli Klarna, co łączy płatności z finansowaniem. Ten taki Lukas Online, Polak jest założycielem tego, to jest firma, która jest już w tej chwili tak zwanym unicornem, czyli wycena sięga kilku miliardów złotych, która się rozwija i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, czyli taki projekt globalny. Ciekawy w ogóle jakby taki nowum, jeżeli chodzi o ten sektor. Myślę, że w fintechu również będziemy widzieli bardzo dużo modeli, które będą miały charakter B2B. I to będzie polegało na tym, że tak o ile w mediach i o ile w e-commerce mieliśmy taką sytuację, że nowi gracze zabijali starych graczy i tworzyli silne marki, Facebook, Yahoo, Google, tak, to Yellow Pages, nie wiem, prasa drukowana, YouTube, nie, które jakby przejmuje telewizję i tak dalej, to tyle w e-commerce, gdzie Amazon jakby zjada Walmart, nie, i tak Okado zjada Tesco, nie, i tak dalej, czy tam powiedzmy, nie wiem, Zalando zjada, załóżmy LPP, nie, to tyle w sektorze fintechowym. Myślę, że może też to być tak, że jakby banki pozostaną kanałem dystrybucyjnym, a fintech będzie wspierał poprawę efektywności. Czyli to nie będzie tylko konkurowanie, ale to też może być kooperowanie, tak? Że banki jakby będą pewne produkty outsourcowały. Na przykład my jesteśmy w tej chwili w trakcie zaawansowanych prac nad inwestycją w jednego z globalnych liderów, jednej z niszowych form finansowania przedsiębiorstw, tak? I prawdopodobnie tutaj pozostanie, ten projekt pozostanie w kanale dystrybucji bankowej, a po prostu będzie świadczył, jakby będzie dostarczał ten produkt znacznie bardziej efektywnie niż obecnie wewnętrzne procesy, które zachodzą w bankach. A jak reagują banki, te duże banki, czy właśnie zakłady ubezpieczeń na właśnie powstające podmioty specjalizujące się w fintechu? One kooperują, czy może też jak już dojdą do tego, że to jest fajny kanał dystrybucyjny sprzedażowy, to może dążą do ich przejęcia? Znaczy moim zdaniem reagują dużo lepiej niż reagowały media, czy reagowały sieci, czy retail, tak? Bo generalnie media i retail blokowały, nie akceptowały i nie adoptowały się do digitalizacji, a jak robiły to, to robiły to jakby przymuszone sytuacją, ale generalnie strategia była taka, że jak najdłużej po prostu unikamy, nie dotykamy, nie akceptujemy, nie wchodzimy. No, pięknym przykładem był MediaMarkt, który przez kilka dobrych lat nie miał własnej strony e-commerce'owej, nie? Dopóki to zjawisko nie zaczęło mieć istotnego charakteru, jeżeli chodzi o transakcje sprzedaży przez internet, no to po prostu wydawali, że to na przykład trochę nie istnieje jakby w ich obszarze rynku. Natomiast banki dosyć wcześnie, czy banki zawsze były w pewnym stopniu cyfrowe, bo produkt bankowy nie jest materialny, tak? W związku z tym one zawsze gdzieś tam dużo miały już tej IT, dużo miało takiego jakby myślenia w kierunku digitalizacji ich modelu. Myślę, że tutaj największym wyzwaniem jest oczywiście ta sieć retail, którą trzeba restrukturyzować, jakby zmniejszać i konwertować na ten kontakt przez call center, mobile czy internet. I widać wyraźnie, że banki i zaczynają współpracę z fintechami, czyli jakby jest tak, że są te partnershipy pomiędzy fintechami a instytucjami bankowymi. I widać też to, że banki wchodzą aktywnie do funduszy venture capital, aby jakby jak najbardziej trzymać rękę na pulsie, żeby rozumieć, jak ten świat się rozwija i mieć też jakby ten right of first. To grupy mediowe też robiły te mądrzejsze moim zdaniem, bo przecież Holzbrink to jest jeden z lepszych funduszy venture capital w Niemczech, Acton to jest fundusz w grupie Burda, one też były, ale tutaj jakby media były mniej aktywne, czy mniej jakby podchodziły do tego w ten sposób. Sektor bankowy jakby stara się trzymać bardziej rękę na pulsie. No i też oczywiście są przejęcia. Są przejęcia serwisów fintechowych przez instytucje bankowe. One się realizują i one się będą realizowały. Oczywiście tutaj wyzwanie będą wyceny. Ceny są wysokie fintechów i o ile powiedzmy jest jakaś korekta, jeżeli chodzi o wyceny spółek technologicznych, to o tyle dwa segmenty się na pewno bronią. To są fintechy do jakiegoś stopnia. Nie wszystkie, ale sporo fintechów, szczególnie tych, które robią przelewowe elementy i te, które robią elementy związane z big data, one dosyć dobrze trzymają wycenę i dalej jest bardzo wysoki napływ kapitału.
I drugim takim obszarem właśnie są taksówki, tak? Znaczy te szaleńcze wyceny Ubera i tak dalej. Także to są takie dwa sektory, które ciągle mają bardzo wysokie relatywnie wyceny na tle całej branży internetowej. A w których obszarach fintechu dostrzega Pan jeszcze tą przestrzeń do zagospodarowania, a która przestrzeń fintechu już jest dość mocno załadowana pomysłami? Mi się nie wydaje, bo to jest tak, trochę tak, że jak jest coś 1.0, tak, czyli na przykład były przelewy 1.0, to teraz powstaje przelewy 2.0 czy przelewy 3.0, bo bardzo szybko rośnie rynek. Znaczy jakby to, że pojawiły się smartfony i to, że smartfony... W Polsce mamy ciągle mały udział dobrych smartfonów, znaczy ja mogę porównać sprzedaż na przykład Apple'a, my mamy w portfelu dystrybutora Apple'a na Polskę, mamy dystrybutora Apple'a na Turcję i to są nieporównywalne w ogóle wolumeny. A na korzyść Polski czy Turcji? Turcji. Ten element jakby rozwoju tego rynku, kanału cyfrowego, kanału mobilnego jest ciągle, duża część tego jest przed nami niż za nami, jeżeli chodzi o Polskę, więc jakby najpierw ten użytkownik musi wykorzystywać mobile do transakcji, do komunikacji i tak dalej, a potem jakby będą się rozwijały kolejne produkty i serwisy, także myślę, że w zasadzie to jest myślę, że e-commerce jest skonsumowany w 20-30-40%, a fintech jest realnie w mojej ocenie między 1-5%, albo to jest między 5-10%, tego nie potrafię ocenić, ale to jest kilkukrotnie mniej niż e-commerce, jeżeli chodzi o konsumpcję. To na koniec zadam pytanie, w takim razie jak zarobić na fintechu? No, jako szef funduszu powinien powiedzieć poprzez inwestycje w fundusz fintechowy, tak? Natomiast tu trzeba bardzo ostrożnie dobierać te projekty, bo oczywiście jest duży napływ kapitału, w związku z tym jest duża podaż projektów i oczywiście jest dużo projektów, na których prawdopodobnie inwestorzy stracą pieniądze, więc po prostu trzeba tak zwane robić solidny due diligence. To co my robimy, to my łączymy ten świat starych usług finansowych, czyli jakby nasze kontakty z instytucjami bankowymi i po prostu wykorzystujemy tą wiedzę starego sektora bankowego do due diligence projektów fintechowych i staramy się po prostu wolne te procesy prowadzić. Staramy się raczej inwestować później niż wcześniej w te fintechy, co oczywiście wiąże się też z wyższymi cenami. Takie zawsze mamy klasyczne podejście. Także po prostu trzeba mądrze dobierać portfel. To nie jest bańka tak jak 15-20 lat temu na internecie, ale to też jakby będzie tak, że no, powiedzmy 10-20-30 fintechowych startupów się rozwinie i zrobi pieniądze dla inwestorów, a 60-70% może wygenerować straty i to trzeba mieć tą świadomość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A w drugiej części mojej rozmowy z Tomaszem Czechowiczem porozmawiamy już o konkretnych inwestycjach funduszu MCA.